Cześć, ja jestem Jerzy, a to jest materiał, w którym opowiem Wam, czy po miesiącu użytkowania konsoli Nintendo Switch jestem zadowolony z jej zakupu. Aczkolwiek jeśli śledzicie mój kanał, to zapewne znacie odpowiedź na to pytanie. Konsolą Nintendo Switch zajawiłem się strasznie już od jej pierwszych zapowiedzi, jak zobaczyłem, że będzie urządzenie, na którym będę mógł zagrać w nową Zeldę, która zapowiadała się bardzo ciekawie i przede wszystkim w Skyrim, mnie najbardziej Skyrim zainteresował. To, że grę, pełnowymiarową grę z poprzedniej generacji mogę odpalić na konsoli de facto przenośnej. Niektórzy mówią, że to nie jest konsola przenośna, tylko stacjonarna z opcją przenośności. Ja raczej to widzę, że to jest konsola przenośna z opcją konsoli stacjonarnej, bo większość moich znajomych, którzy grają na Switchu, w tym ja, głównie gra poza domem. Ja na przykład w drodze do pracy i jak wracam z pracy, to sobie gram na Switchu i na wszystkie wyjazdy też będę zabierał Switcha. No ale to jeszcze wrócimy do tego tematu. W każdym razie zajawiony byłem na Switcha strasznie. Cena była znośna, trochę się szczypałem po prostu jak konsola wyszła, poza tym były pewne informacje, że są jakieś tam problemy z pierwszymi egzemplarzami, więc stwierdziłem, że poczekam, kupię sobie na 30 urodziny, no i bach, kupiłem. Co prawda na początku miesiąca, czyli ponad 2 tygodnie przed moimi urodzinami, ale dostałem kod do recenzji Mario plus Rabbids Kingdom Battle, no więc musiałem kupić sprzęt, prawda? No i używam już, minął miesiąc, używam już tego Switcha i jestem totalnie zakochany w tej konsoli, naprawdę. Ona ma pewne wady, zaraz o tych wadach będę mówił, ale generalnie jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony z tego urządzenia. I przejdźmy po kolei dlaczego. Przede wszystkim ta przenośność to jest fakt, to nie jest slogan reklamowy, gra się bardzo wygodnie, ale nie ma takiego poczucia, że gramy w jakieś proste gierki. No bo de facto są to gierki na konsolę stacjonarną. Jest to poziom i rozmach gier na konsolę stacjonarną, co oczywiście widać w przypadku Mario Karta, na przykład tego nie widać aż tak bardzo, w przypadku nawet Królików tego aż tak nie widać, ale w przypadku Zeldy, która jest pełnowymiarową grą action adventure z elementami RPG, to naprawdę działa. To znaczy ja sobie przed snem leżąc w łóżku, powiedzmy, rozwiążę zagadki w jakiejś świątyni, w jakimś szrajnie, potem sobie coś tam zrobię jeszcze w domku, pójdę spać, przed snem wkładam Switcha w doka, żeby się naładował, wstaję rano, zabieram Switcha ze sobą do pracy, w drodze do pracy sobie przejdę jeszcze kawałek, wracając z pracy sobie przejdę jeszcze kawałek, wracam, wpinam Switcha w doka, gram na telewizorze, tak jak w reklamach, to dokładnie działa tak jak w reklamach, a ponadto działa też to tak szybko jak w reklamach, to znaczy faktycznie wpinam Switcha w dock i od razu ekran jest na telewizorze, nawet potrafi wybudzić telewizor, można to ustawić i telewizor się wybudza wtedy i przełącza na ten kanał HDMI, na którym mam docka podpiętego. No magia po prostu. Kolejna sprawa to społecznościowy aspekt Switcha. Mam go właśnie zaledwie od miesiąca, a korzystam z niego w takim, można powiedzieć, właśnie w społecznościowym aspekcie, to znaczy na przykład widziałem się z koleżanką, która też jest graczem, no i oczywiście była zainteresowana, no bo mam nową zabawkę i jak w normalnym case'ie, prawda, no to bym po prostu pokazał, no patrz, mam konsolę, tu są gry, spoko, tak, a myśmy sobie po prostu rypnęli cztery wyścigi w Mario Karcie, po prostu siedząc w kawiarni, potem jeszcze dobiliśmy się misją kooperacyjną z Mario plus Rabbids Kingdom Battle i naprawdę to działa. Te małe urządzonka w tej poziomej po prostu wersji mają dostateczną liczbę przycisków, żeby się wygodnie grało. Fakt, że bez tej nakładki, bez tego strapa z tymi bumperami na górze, to trochę niewygodnie się właśnie z nich korzysta, przynajmniej przy dłuższym graniu trochę tak, one są malutkie. Jeśli się nałoży tą nakładkę, to jest już ok. Przy czym oczywiście no, poza domem nie noszę tego wszystkiego ze sobą, nie zabieram docka z domu, więc no, trzeba się męczyć na tych małych przyciskach, ale to nie jest jakiś, nie jest coś, co psuje zabawę jakoś specjalnie i to jest detal, do którego się czepiam w tym momencie, bo to społecznościowe granie naprawdę działa i no wiecie, kurde, na split screenie, na takim małym, wbrew pozorom ten ekran wcale nie jest taki mały i to też jest tak, że można grać we dwie osoby komfortowo. Można grać w Raymana, bo Raymana też dostałem, ale o Raymanie będą jeszcze następne materiały. No generalnie pod tym względem jestem super zadowolony. Kolejna sprawa to wysyp gier na Switcha. Jeśli ktoś nie lubi indyków, no to jest trochę gorzej, ale tych indyków jest bez przerwy i one
bardzo dobrze wypełniają luki pomiędzy dużymi premierami, a kurde, są też indyki takiego kalibru jak na przykład SteamWorld Dig 2, który teraz wyszedł i podobno jest rewelacyjny. Ten Golf Story, to się chyba też tak nazywa, teraz w tym tygodniu wyszło, to jest ten połączenie RPGa i gry w golfa i też ludzie mówią, że jest bardzo fajne. Więc te premiery są bez przerwy, jeśli ktoś na przykład, dla mnie właśnie Switch jest idealnym urządzeniem dla kogoś, kto ma tylko peceta, a chciałby poza domem jeszcze coś grać, no to wtedy ma ekskluzywy gier Nintendo plus trochę takich typowo konsolowych ekskluzywów, bo takowe się też tutaj na pewno będą pojawiały. I jeszcze do tego właśnie w te indyki może grać poza, no, poza domem po prostu. Wygodniej się gra moim zdaniem na takiej konsoli właśnie, wszystkie zręcznościowe indyki. A jak już się ma jeszcze PS4, do tego na której ma się ekskluzywy z PS4, no to już w ogóle nie ma co gadać, tak? Jest się obłożonym na wszystkich frontach. Trochę 3DS na tym traci. Ale z drugiej strony 3DS ma zupełnie inną bazę gier i też uważam, że warto go posiadać. W każdym razie, jeśli chodzi o gry, jest super, zapowiedzi super, Doom, okej, będzie chodził w 30 klatkach na sekundę, ale to jest pełnoprawny Doom, który wyszedł, prawda, w zeszłym roku na PlayStation 4. Teraz będzie można w to napieprzać na Switchu. Wolfenstein New Colossus, który na pewno będzie graficznie okrojony względem oryginału, ale no nieważne, tak, jak... No mogę w to zagrać poza domem, mogę w to zagrać wszędzie. Przy czym Doom na pewno będzie miał to większe replayability tak zwane, bo on ma ten tryb arcade'owy i ma multiplayer, który też tam będzie dostępny. A to tylko wiecie, gry third party. W samym październiku wychodzi tak, Mario z dużych premier, w listopadzie wychodzi Skyrim i L.A. Noire, w grudniu wychodzi Doom, no jest co grać zdecydowanie. No ja sam po prostu trzymam się za portfel, żeby nie wydawać za dużo kasy, bo mnie kusi po prostu, żeby cały czas kupować gry. Sobie obiecałem, że może w październiku teraz kupię Mario, w listopadzie Skyrim, bo muszę po prostu, bo czekam na tego Skyrima już od roku. L.A. Noire pod choinkę, no a Duma na nowy rok, nie wiem, w sensie Duma później, ale też na pewno bym chciał go mieć. A, jeszcze Resident Evil Revelations wychodzi kolekcja, jak ktoś nie grał, no to na Switchu chyba będzie najwygodniej w to zagrać. No i znowu, w dwójce jest split screen Residenta, a na Switchu będzie można grać na dwóch Joy-Conach, bo podobno właśnie, ponieważ brakuje drugiej gałki, to będzie można celować ruchowo i to naprawdę jest całkiem wygodne. W Zeldzie to jest zaimplementowane i najpierw myślałem, że nie, tak się w ogóle nie da, a potem jak się przyzwyczaiłem, to całkiem spoko. Właśnie ten kontroler też jest bardzo fajny, bo on ma te fajne te wibracje, które są inne niż takie chamskie kopanie po prostu, jak mają współczesne pady, tylko one są naprawdę delikatne. Są różne punkty tych wibracji, więc czuć, że coś tam się przesuwa w urządzeniu. To jest naprawdę super. Jedyny zarzut, jaki mam do tych Joy-Conów, to jest taki, że no niektórzy się będą czepiać, że gałki są trochę małe, chociaż to wiadomo, to jest oczywiste. Jedyny zarzut mam, że te z tyłu to spusty tak naprawdę są przyciskami, to nie są prawdziwe spusty, tylko one mają 0-1 po prostu. Jakby sposób działania, nie ma poziomów nacisku, tylko jest 0-1, ale liczba przycisków tutaj na tym jest naprawdę bardzo fajna. Trochę, no to kolejna rzecz, którą chwalę, prawda? Póki co jest wszystko super. No dobra, teraz przejdźmy do tego, co mi się trochę nie podoba. Czas pracy albo rzeczy neutralnych. Czas rzeczy neutralne to jest czas pracy na baterii Switcha. Faktycznie to zależy od gry. W Mario Karta można grać trochę dłużej, chociaż wygląda świetnie, no ale można trochę dłużej, może nawet na split screenie trochę dłużej. To powiedzmy, chociaż nigdy nie wyładowałem jeszcze Switcha do zera, ale obstawiam po tym, jak się zużywała ta bateria, że no powiedzmy ze 4, nieco ponad 4 godziny bym wyciągnął na Mario Kartie, no ale Zelda już na przykład żre baterię strasznie i Zelda nawet słychać, że obciąża to urządzenie, bo po prostu wiatrak jest słyszalny, co się rzadko zdarza, bo tu jest normalnie wiatraczek i słychać ten delikatny szum. Tylko musi być idealna cisza w pomieszczeniu po prostu i trzeba przyłożyć ucho do konsoli, żeby to było słychać. No ale słychać. Więc Zelda na 3 godzinki pogramy i koniec. Ale z drugiej strony to nie jest gorszy wynik niż 3DS na przykład. No. A Switch trzyma zajebiście po prostu baterię w trybie standby, tym uśpienia. I to jest w ogóle domyślny tryb, do którego konsola się przełącza. To się ciężko jest nią wyłączyć, trzeba długo przytrzymać przycisk power, wtedy pojawia się menu, tam można być wyłączenie, ma się domyślnie usypie i naprawdę długo trzyma.
Powiem wam mniej więcej, jak to wygląda w przypadku mojego takiego użytkowania. Rano wstaję, wypinam konsolę z doka, no to ona ma 100% naładowania. Jest uśpiona, wkładam ją do plecaka, w metrze jadę pół godziny, gram powiedzmy w Mario Karta i usypiam. I potem jak po pracy odsypiam konsolę, że to wybudzam, przepraszam, to ma powiedzmy 95%, czyli raptem, no, no 90-95 to jest tak, czyli pół godziny grania i jeszcze cały dzień na standby'u to jest niecałe 10%, a tak no bywało 5-6%, no. To jest, uważam, zużycie, to jest naprawdę bardzo dobry wynik, no. Więc sobie powiedziałem, może nawet więcej niż 4 godziny by poszło takiego ciągłego grania w tego Mario Karta, no ale nie testowałem tego zużywania konsoli do zera. No z Zeldą jest tak, że faktycznie mam to 90%, no. Może nawet trochę mniej, 87, ale czyli wracam i po powrocie mam już powiedzmy z 80 i w tym jest godzina grania i cały dzień na standby'u. No to jest to całkiem dobry wynik, no. A że kupiłem sobie taką małą popierdółkę, przejścióweczkę z USB mini na USB-C, to jeszcze na upartego mógłbym podładowywać tę konsolę w pracy, z komputera powiedzmy nawet na USB mógłbym wyciągnąć, więc no, da radę żyć, prawda? Jeśli chodzi o ten czas pracy na baterii. Teraz trochę o minusach. Minusy tak naprawdę widzę dwa. Cena akcesoriów jest po prostu koszmarnie droga. Głupia ładowarka dodatkowa potrafi kosztować 150 zł. Dodatkowe Joy-Cony 300, także to jest zaawansowana technologia, ale 300 lecą. No drogo, drogo, drogo. I cena samych gier też jest drogo. Ja wiem, że gry na PS4 też są drogie, ale nawet droższe bywają. Ale ceny gier Nintendo nie spadają. To jest, wiem, że to jest specyfika rynku i to nie jest wina samego Nintendo, ale ceny gier Nintendo nie spadają i przez to no jest dosyć drogo. No powiedzmy Mario Kart 8, który jest de facto jest jedną z tańszych gier na Switcha, bo kosztuje 190 zł. Wyszedł w kwietniu i to jest de facto wersja deluxe gry, która wyszła na Wii U lata temu. No i kosztuje 190 zł i nie kupimy używanego za mniej niż 150. Niestety. Skyrim będzie kosztował ponad 200 zł. Zelda dalej 250. Co jeszcze mi się nie podoba? Kurde, nie wziąłem pudełek, nie pokazałem wam. To, że w pudełkach nie ma nic. W sensie nie ma żadnej instrukcji. Przynajmniej Nintendo tak wydaje te gry, że po prostu otwieram pudełko i absolutnie nie ma nic. W DS-ie, ale to jest w sumie jeszcze materiał na inny odcinek, w DS-ie przynajmniej były instrukcje jeszcze. Nie wiem jak teraz, te gry, które kupowałem po premierze i jakiś czas po premierze, bo pewnego czasu akurat nie kupiłem żadnej nowej gry na DS-a pudełkowej, tylko jakieś tam cyfrowe, no to pudełkowo, z pudełkowych rzeczy no to na DS-a kurczę, instrukcji no są, były, a na Switchu nie ma żadnych. Wiem, że to jest, teraz się odchodzi od tych papierowych instrukcji, ale kurde, żeby wkładali chociaż taką minimalną, malusieńką książeczkę z artworkami na przykład i nie wiem, tutaj na jeden ekran, znaczy jedna kartka z opisem sterowania na pozostałych ze 3 artworki, to już by było to zupełnie inaczej i mógłbym sobie to obejrzeć w momencie, kiedy mi się ściąga ten strasznie duży patch, który mam ważnie 50 MB, bo te patche na Switcha są malutkie, więc no to by było fajne, no ale nie ma nic, no, to jest minus, więc ceny gier, ceny akcesoriów, ceny gier w e-shopie też są straszne. Ja wiem, że ceny właśnie pudełkowych gier na Switcha mogą być droższe, bo ten kartridż jest po prostu drogi. To jest droga technologia, to jest zaawansowany kartridż, bardzo pojemny. Czasem ekrany ładowania są bardzo szybkie, więc kumam, że to może być drogie. Ale w e-shopie serio, zwłaszcza, że konsola ma mało miejsca, bo ma 32 giga tylko, więc jeśli chcemy grać w gry cyfrowe, to musimy się zaopatrzyć w kartę microSD, to jest kolejnym wydatkiem. Gry w e-shopie są oczywiście droższe niż wersje pudełkowe, no. Ja bym chciał, żeby wreszcie się pojawił wydawca, który naprawdę robiłby tak, że cyfra byłaby tańsza i wtedy pewnie w przypadku niektórych tytułów bym wybierał cyfrę, bo why not, no. Może tak będzie w przypadku tego Residenta, który wyjdzie trochę później, bo to też nie jest tak, że zawsze musi tak być. Ale przynajmniej jeśli chodzi o gry Nintendo, to e-shop jest droższy niż pudełko, zresztą te kurliki od Ubisoftu też, no.
czy przeszkadza mi brak polskich wersji językowych, one się pojawiają w tych grach od właśnie third party deweloperów. Nie przeszkadza mi, bo znam język angielski. Oczywiście wiem, że dla dzieciaków może być to problem, ale ja sobie zdaję sprawę, jakie są problemy z lokalizacją gier. I to jest też materiał na inny odcinek, a zwłaszcza jakie są problemy z językiem polskim. To jest też materiał na inny film. Bo miałem ostatnio takie przemyślenia związane z tym, że wiecie, ja w pracy projektuję interfejsy graficzne, bardzo często wymyślam też tak zwane copy do tego, czyli na przykład projektuję, nie wiem, interfejs korzystania z jakiejś aplikacji i muszę też wymyślić, co będzie na ekranie, jakie będą komunikaty dla użytkownika. Nawet jeśli one będą potem finalnie zmienione w ostatecznym produkcie, no to ponieważ robię tak zwane makiety tego, to muszę wiedzieć mniej więcej, co będzie, ile będzie tego tekstu, jak ten tekst będzie prezentowany, czy będzie się przewijać, czy rozwijać itd., itd. No i miałem taki case w wakacje, że robiliśmy coś, co było i po angielsku, i po polsku. I cholera, przetłumaczyć coś z angielskiego na język polski, kiedy po angielsku masz po prostu you i bezosobowo, w sensie bezpłciowo się odzywasz do osoby. Nie musisz, tam nie jest pan, pani, po prostu nie ma tego problemu płci. A u nas, powiedzmy, grasz w grę RPG i wybierasz płeć bohatera i już wszystkie dialogi przez całą grę muszą być odpowiednio dostosowane właśnie, zważywszy na to, jakiej płci jest bohater. To jest ten detal, ale tak, to ma znaczenie, czy liczba mnoga, czy pojedyncza, wszystkie te końcówki, odmiany. Język polski jest trudny po prostu, mamy też więcej czasów niż angielski ma dużo czasów, ale generalnie mamy ich bardzo dużo, mamy też te wszystkie czasy, co są po angielsku i wszystkie takie, no, dużo tego jest, no, jest trudny po prostu i tyle. W każdym razie rozumiem brak lokalizacji, no trudno, nie można mieć wszystkiego, prawda? I ceny też mi się nie podobają, online jest kulawe i boli mnie to, że Nintendo będzie kazać sobie płacić za to granie online, bo ono nie jest w żaden sposób lepsze niż było na Wii, Wii U czy 3DS-ie, no. Musimy się męczyć z tymi friendcodami, nie ma voice chata i przez to, że do konsoli też nie wepniemy mikrofonu. Pewnie będzie jakaś wersja Deluxe Switcha za jakiś czas z mikrofonem. No ale póki co to nie ma tego i są jakieś dziwne urządzenia hybrydowe, takie straszne słuchawki, które wpinamy do smartfona i mamy aplikację na smartfonie, to mam na myśli ten headset do Splatoona nieszczęsny. No i ten matchmaking też jest powiem taki sobie, właśnie dziwne rzeczy tam się dzieją. W nowej FIFA ludzie narzekają, że się okazuje, że nie można grać ze znajomymi, tylko z randomami, nie można grać z ludźmi z listy znajomych i prawdopodobnie wynika to z faktu, że takie są podejrzenia, że listę znajomych na PS4 i Xboxie obsługuje właśnie sam jakby system konsoli i Electronic Arts się trochę nie chciało robić tego po prostu od zera specjalnie na Switcha, skoro Switch tego nie ma wbudowanego, że nie możemy sobie zrobić grupy do gry, po prostu tak jakby listy znajomych wybrać sobie ludzi, pyk, wchodzimy do grupy uderzeniowej, odpalamy razem jakąś grę. Nie ma tego, nie ma tak, po prostu wewnątrz gry trzeba zapraszać, w Mario Kartie trzeba zapraszać kogoś z listy. No to online, Nintendo się jeszcze nauczyło online, a będą chcieli za to mieć pieniądze, co prawda dużo mniej niż konkurencja, ale nadal, no. A że narzucają takie marże na swoje gry, to uważam, że ten online mógłby być za friko i to byłby argument też, żeby mieć Switcha, bo wiecie, no, mam peceta, jestem przyzwyczajony, tak wczuwam się teraz gracza pecetowego, jestem przyzwyczajony, że nie muszę płacić za online i mogę sobie też popsztykać na Switchu też w jakieś tam gry online, to ma sens, a no nie wiem, nie podoba mi się ta płatność online. Myślę, że Nintendo, bo odgrażają, że w 2018 roku to wprowadzą, wątpię, żeby od stycznia to zrobili, bo oni chyba też trochę nie ogarniają i wiedzą, że będzie rage po prostu użytkowników i przede wszystkim to jest też to płatne granie online, to oni też się trochę zamykają na bazę użytkowników, bo patrzcie, są ludzie, prawda, to, że gra jest fajna, online też wynika z faktu, że ludzie w nią grają. Jeśli część ludzi przestanie grać, a myślę, że będą i tacy, którzy się ograniczą do lokalnego multiplayera, bo większość gier na Switcha ma ten lokalny multiplayer, jak już mówiłem, działa świetnie, to nie będą płacić. I teraz w Mario Karcie będą dłuższe kolejki, w Platunie będzie trudniej zebrać ludzi, a podobno i tak się dosyć długo czeka. Mam mieszane uczucia, to jest też temat na osobny odcinek i o płatnościach online, kurde, no bo to jest właśnie bardzo chwytliwy temat do pogadania, tak? No ale mam obawy co do tego, więc kasa to są minusy i no, sama konsola też jest tańsza niż PS4 i Xbox były na premierę, ale z drugiej strony jest droższa niż podstawowa wersja PS4, więc też jest dosyć droga.
Jest to świetny gadżet, jest świetnie wykonany, jakość wykonania jest super. No ale też jest dosyć droga, chociaż wolałbym, żeby ten ekran był pokryty jakimś takim porządnym szkłem, ale to jest plastik, więc przydałoby się takie szkło jak w telefonach. No ale cóż, no nie można mieć wszystkiego. Mimo wszystko po miesiącu użytkowania Switcha jestem z niego naprawdę zadowolony. To jest naprawdę świetny sprzęt. I jeśli będą jakieś gry multiplatformowe, typu na przykład indyki, albo jakieś mniej wymagające graficznie produkcje, albo nawet myślę, że jestem w stanie poświęcić lepszą grafikę, jeśli będę mógł konsolę zabrać ze sobą wszędzie, no to Switch jest teraz moim numerem jeden. Co prawda więcej gram na PS4 nadal, po prostu więcej gier wychodzi na PS4 i granie przed telewizorem jest trochę wygodniejsze na PS4. Ale jeśli chodzi o pozostałe jakby aspekty, no to Switch jest po prostu mega. No, nie podobają mi się te ceny, ale no cóż, no, trzeba płakać i płacić, no. No i to byłoby na tyle, myślę, wszystkich tych elementów. Żadnych problemów technicznych nie miałem, ekran się nie rysuje, znaczy mam jakieś tam mikrorysy, rzeczywiście, bo nie kupiłem tej folii, chyba może jednak ją kupię. Od doka się nie rysuje, trzeba być moim zdaniem naprawdę matołem, żeby porysować w doku. I ja delikatnie wkładam, patrzę tak, wsuwam, patrzę zawsze z boku i nie ma problemu. No nie mogę tak pieprznąć tym jak w reklamie, ale jest okej. Nie mam problemu z Joy-Conami, faktycznie, to znaczy zdarza mi się, że one głupieją, jak jest konsola uśpiona, je wpinam, wyciągam i więc czasami trzeba niestety konsolę włączyć i włączyć jeszcze raz i wtedy jest cacy. O dziwo, z tymi Joy-Conami bardziej mam problemy przy wpinaniu i to też jest zawsze lewy Joy-Con, faktycznie, tak jak w reklamach. Znaczy, nie w reklamach, tylko jak ludzie mówili. Przy wpinaniu miewam większe niż przy tym, czyli jeśli na przykład gram na konsoli, wiecie, w tym trybie trzymam dwa Joy-Cony, potem konsolę usypiam, wkładam je, to czasami zdarzyło mi się raz czy dwa razy, że konsola ich nie widziała, no więc musiałem, ja zawsze zapisuję na wszelki wypadek grę i musiałem wyłączyć i wyłączyć jeszcze raz, no ale to są jakieś tam związane z Bluetoothem pewnie rzeczy, no ale działa generalnie, no działa i naprawdę działa bardzo fajnie, więc coś mi pozostaje, pozostaje mi tylko polecać i wam podziękować za uwagę, wyszło jednak długo trochę. No i co? Będziemy w kontakcie. Zapraszam was do oglądania kanału. Po prawej stronie w tym momencie pojawia się wam logo mojego kanału i możecie tutaj kliknąć subskrypcję. Będzie mi niezmiernie miło. Będziecie mnie w ten sposób wspierać i będę mógł dla was więcej filmów nagrywać, a wy będziecie mogli po prostu być na bieżąco z tym, co robię. Słuchajcie, założyłem grupę specjalnie dla was, więc w opisie filmu też jest grupa i link do fanpage'a. Na fanpage rzucam bardziej rzeczy takie, no, w co tam gram, jakie będą materiały i tak dalej, i tak dalej. A w grupie możemy sobie porozmawiać, ustalić. Są ankiety, na przykład możecie wybierać gry, które wrzucam na streama. A po lewej stronie macie jeszcze dwa inne materiały z Nintendo Switch. W tym recenzję Mario plus Rabbids Kingdom Battle, przy której się narobiłem sporo. Jest tam sporo ciekawostek od powstawania tej gry, więc będzie mnie niezmiernie miło, jeśli ją obejrzycie, a jeszcze lepiej, jak obejrzycie, dacie łapkę w górę albo napiszcie komentarz, czy wam się podobało, czy nie, bo to mi daje po prostu motywację do nagrywania więcej filmów. No, więc to by było na tyle. Wam bardzo, bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach o Switchu i nie tylko. Na razie.